Witamy w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, gdzie klasa trzecia technikum wykonała projekt na konkurs firmy Noalk. Klasy trzeciej. Miłosz przedstawi teraz działanie tego układu. Układ w gwiazdę oraz w trójkąt. Dodatkowo mamy obwód oświetleniowy oraz obwód gniazdowy, który wykonaliśmy na podzespołach firmy Noalk. Połączyliśmy ten układ z podzespołami takimi jak wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym, 3 wyłączniki nadprądowe B10, 2 styczniki, przekaźnik czasowy, dzwonek. Do układu sterowania wykorzystaliśmy 2 przełączniki oraz przycisk tak zwany Luigi. Mamy wyłącznik silnikowy, dołączamy wyłącznik różnicowo-prądowy, oczywiście sprawdzamy przyciskiem test, jest poprawnie. Dalej załączamy wyłączniki nadprądowe do wszystkich obwodów. Teraz możemy przejść do włączenia silnika. Przyciskiem Luigi załączamy stycznik główny. Po usłyszeniu sygnału oraz po zaświeceniu się zielonej lampki możemy włączyć silnik w połączenie trójkąta. Wyłączamy i włączamy teraz połączenie w gwiazdę. Wyłączamy stycznik główny przyciskiem czerwonym. Mamy tutaj również obwód oświetleniowy, do którego wykorzystaliśmy również podzespoły firmy Noalk oraz gniazdko. Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie. Dziękujemy firmie Noalk za współpracę.